Witam serdecznie, z tej strony kłania się Marek Tomasiewicz. No niestety z moich paczek nie będzie, że tak powiem, otwarcia. Młodziec. Tron zanikł. No cóż, jak prąd zanikł, drodzy mili, no to się pliki popsuły. Ale żeby było śmieszniej, to się jeszcze popsuły inne pliki, no ale nie. Czyli teoretycznie nie mam internetu, ale mam internet. Nic nie będę kupował. Misja dnia. Czyli kalendarz adwentowy, czyli dla mnie przesuper sprawa. To jest jedyna gra w co roku, która ma naprawdę na wysokim połysku, poziomie, jakby nie nazwać, po prostu, no, świetną zabawę, tak? A że ja uwielbiam World of Tanks, tego nie widać po mnie, no ale dobra. Może z tego kup paczki, otwórz. Aha. Zostały otwarte, no już ja tych paczek nie otworzę. Bardzo wielka szkoda. A kupować nie będę. Więc, no, po prostu jednym słowem, elektrownia mieszcząca się w Małopolsce zrobiła mi pikusze. Chuck Norris. No ale to im fajnie wyszło, naprawdę, to im fajnie wyszło. Start, nowa misja, każda dnia misja. Znikają koniec dnia, możesz ukończyć wszystkie zadania od tego, ile dni przegapiłeś. Wszystkie misje można wypełnić równolegle. Wynika unikalne dowództwa za 27. Misji. Wszystkie misje liczą się do ogólnego postępu. Określone liczba ukończonych misji zapewni ci nagrodę, styl i inne cenne przedmioty. Uprość misję za kup i otrzymaj misję. Mają wysokie stopień trudności, możesz wydać podobną liczbę skorupek, aby uprościć każdą misję dwa razy. A nie, 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 dziękuję. A tu co mamy? Proszę. Super, aha. Nowy poziom świątecznej atmosfery. Gratuluję. I to są nagrody. Tak jest. Tutaj co mamy? Jupitery, poziom trzeci. Do wyrzeźbienia z lodu bogaty rekrut. Proszę, pięknie to wygląda. O! Super. Poziom czwarty. A tu? Kliknij, aby otrzymywać bonusy 2,5% do kredytów. Okej. Okay. Excellent. I Chuck Norris. On jest rewelacyjny. Start. Jedziemy Chuckiem Norrisem. Dekoruj choinkę. Małe
pudełka 6. Uprosi misję. Nie będziemy upraszczać misji. Nie będziemy upraszczać misji. Więc sobie tutaj na tym skończymy. Ok. Nic nie będziemy sobie upraszczać. Czyli zadawaj bitwę 2000 PW. Tu jeden z 5 jest podobnie. 3 skrzynki. Tu są 4 skrzynki. A tu 2 skrzynki i 15 tysięcy. No i super. I bardzo mnie to cieszy, drodzy mili. Gra na poziomie, a więc. Aha. Koniec. Czyli tego czołgu już. Tym czołgiem sobie już nie pogram. Ale ja się tym wcale nie przejmuję. Bo sobie zagramy 7. No i też no mam przegapione. Tak sobie wystroiłem choinkę, którą po prostu. No nie zobaczycie, no nie. Aha, czyli jak tam klikniemy, to jesteśmy uczekani na Norisa. Okej. Okay. Dobra, no to sru do bitwy. Zobaczymy, co w tej bitwie piszczy. Zakładam, że będzie tradycyjnie, czyli po prostu mapa i mecz do wygrania, no nie? No ale wiecie. Świetnie jest. Super się składa, że po prostu World of Tanks co roku tak właśnie uświetnia święta. Jestem mega zadowolony z powodu tego. I bynajmniej no gram, oczywiście tak jest, gram w Fornitę i tam jest tak, powiedzmy sobie, na razie skromnie, bardzo skromnie, wręcz wręcz po prostu tamta gra no pozostaje przy tradycji. No i rewelacja. Jak ja dawno odgłosu ruszenia maszyny nie słyszałem. A na tej mapie od tej strony nie byłem. Nowości nie słuchałem. Co mnie skłoniło do powrotu do tanksów, to mianowicie to, że tutaj zawsze jest fajna atmosfera. Tak, on mnie trafił, a ja go nie, no nie? To jest super zabawna sytuacja, no nie? No dobra, może dlatego, że ja byłem zbytnio odsłonięty, a jemu tylko wieża wystawała, no nie? No i coż ja mogę powiedzieć? No tutaj tradycyjnie ja zaprzepaściłem sytuację, bo już prawie fajną ekipę montowałem do plutonów. Ale niestety no przestałem grywać, więc no każdy by się wkurzył, no nie? Kurde, no nie? I piasek. A, to jest poziom 8. Poziom 8, goldami nie gram. Goldami nie gram. Chociaż mógłbym sobie chyba goldem, to jest gold 3. SAS. Według tego to jest prawa.
prawa strona. Oczywiście teraz się wystawiam na odstrzał. No właśnie, to, że był jegomość skupiony na, no dobrze, niedobrze na tym graczu. Ale aha, to nie ta strona, okazuje się. No właśnie, dawno mnie nie było, no i nie zdziwię się, jak będzie łapka minusowa. No bo przecież, nie? Jakże. Nie ma się zmiłuj, youtuber musi wygrywać, tak? Jedziemy pomóc, no nie? To nam szkodzi. 3 do 2. Do 2 i pięknie. Ja tam się nie prochmalę. No. Ej, rzecz hola, no nie chciałem cię stuknąć, chłopie. No ale jak, no właśnie, no, jak nie sfokusuję na siebie, na sobie, na to nie będzie lipa. Czyli dosłownie rzecz biorąc, możemy sobie pooglądać, że tak się wyrażę, co się dzieje na mapie. No jestem wściekły niesamowicie na elektrownię w Małopolsce, tam, tu gdzie mieszkam. Wiecie co, jakbyś im się kartki nie chce wywiesić. To chociaż kurde przez megafon, jadąc wolno w okolicach, tam gdzie będzie prąd, nie wiem, naprawiany, coś remontowane. Nie jest sztuka przez megafon powiedzieć, słuchajcie, w godzinach między tym albo teraz, na pół godziny, godzinę, półtorej, wyłączamy prąd i jest sprawa załatwiona, no nie? No ale po co, nie? Po co, po co, po co? I zawsze jest tak w zimie. Zawsze. Zawsze. Bo elektrownia się boi pozwu od rolnika o to, że jeżeli słup istnieje na gruncie rolnym i tam są uprawy, no że po prostu dostanie pozew, no nie? Firma i będzie chcąc, nie chcąc, ewidentnie musiała zapłacić za szkody poniesione przez rolnika. No ale dobra, no robicie remont, no to okej, w porządku, jestem git majonez. Bardzo mnie to cieszy. Tylko jakbyście byli uprzejmi informować, no nie. Ale oni mają to, wiecie gdzie. Także są jak i firma windykacyjna, która przez telefon chce zdobyć dane personalne, drodzy mili. Ja wiem, że się powtarzam raz kolejny. Ale przez telefon, no to cóż, no to może zadzwonić Grażyna, Boguśka, mówiąc, że rozmowa jest nagrywana. No i pytanie o wyłożonymi danymi personalnymi danego człowieka i pyta się o... To jest chore. To jest chore. Bo to tak jakby na dowodcu głównym, wiecie, ksero dowodu osobistego rozdawał, o macie, kurde, macie kopię, idźcie, bierzcie kredyt na mój... powiedzmy na moje, czy na X, Y, Z człowieka dane personalne. No sorry, no... Niech firmy windykacyjne tu się popukają po głowie. Mało tego, wczoraj to kobieta jeszcze mnie straszyła, że beze mnie załatwia sobie sprawę. To jest już naprawdę no, katastroficzne. Katastroficzne, drodzy mili. No, czemu ja nic tutaj nie mam? Ulepszenie. Ja sobie wolę wydać tak.
Dobra, i tutaj. Aha, ogólnie 400, to anuluj. Dobra. Okej, okay, czyli tak się to teraz robi. Zamontuj. Aha, jest. Ja mam tylko 200. Czyli to co mam w garażu mogę montować. Zamontuj. A. Co jeszcze mogę zamontować? Co mam w garażu? 200-250. No dobra. Okej. Wygląd. Ciasteczka świątecznie. Okej. Zastosuj. Co jeszcze mogę z wyglądu zrobić? To nie. To. O. Znaczek. Kurde. Piękne stare. Kasy. Okej, okay, czyli to tak jest. Okej, okay, zamontuj. Świetnie, gra. Mam po 100, 110 zawodników. Okej, okay, pełne kalibry. Rdzeniem zastosuj. No i świetnie. I jazda, gazda, robimy plan, no nie? Jeżeli jak ja uwielbiam tą grę, ludzie, ja z początku normalnie, jak grałem tą grę, na początku kurde się przestraszyłem, bo wiecie, no nie to, że chytrość, tylko że po prostu, no, nie miałem, i nie chciało mi się raczej czytać do końca, i nie grałem, jak do, już pierwszy raz się zarejestrowałem w tą grę. Natomiast wcale nie miło mi się powraca do tej gry, bez względu na porę roku. No i popatrzcie, jak to sympatycznie wygląda. Ciasteczko, znaczki, filatelisty. No wiem, dobrze. Też mam problem z wymową. Tak jak Marek Podgórny. Tego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Frona, pozdrawiam Vega, muzyka postrokowa. To są osoby, które mi po prostu pomagają. Probyka, który składa mi Discorda, ślicznie mu dziękuję. I tak mogę podziękować. Ja nie to, żebym promował kanał, ale tym ludziom mogę tylko w ten sposób tak podziękować. Za bardzo miły akcent dla mnie, czyli pomoc.
Stańżesz. Koleś, no stań, no nie bądź taki kurde, nie jedź jak wściekła osa. Okej. Zabawiłem się w snajpera. Oj, ale to już. Wyczuli sytuację mięte, czują mięte. Czują mięte skubańce. No i bardzo przykro mi, że jeden z youtuberów, nie wiem, nie gra, nie nagrywa, odeszedł. Nie wiem, co się z nim stało. Nagrywał ze synem i bardzo mile go kac, jakoś w ten sposób się nazywał na YouTubie. Bardzo, bardzo fajny gościu. Oj, zmarnowałem strzała. Ale i tak bym go nie trafił, bo się kryje za budynkiem, no nie? No nic. Pora się ruszyć z... Nie wiem, czy nie lepiej byłoby wąwozem popychać. Się kryć za górką. No w każdym bo jazie piękna sprawa. Naprawdę, no, Warlord Tanks zawsze miłym akcentem gracza rozweseli. No, oczywiście słyszałem na streamu, że takie paczki. Ała! Bym się przestraszył. Jedźmy na tą szóstkę. Która się kryje za budynkami, no nie? W sumie mamy po jednym. Aj, wiedziałem, że mnie. A! No i muszę się schować. No to co, że załatwiłem gościa, no normalnie. Ha. W ruchu to ziemię jest ciężko trafić. Nie? Skubane. I teraz też by ktoś powiedział, że promuje jakiś tam kanał, a ja po prostu. A, no tak. No, już mnie teraz załatwili. No i dobra, jest 6 do 5 i się wcale tym nie przejmuję. Wiecie, co jest w tej grze, moim zdaniem, bardzo fascynującą? Mega emocji wynosi ta gra. To, że po prostu jedziesz tym czołgiem, że tam go sobie składasz. Sam dobierasz współelementy, które powodują twoją lepszą możliwość nim poruszania się na mapie i prawdopodobnej wygranej. A to, że jest przegrana czasami, albo w większości w moim przypadku, no bo słabo trenuję, to jest drobiazg. To jest drobiazg. To jest drobiazg w porównaniu z tym, gdzie ta naprawdę gra, ja się powtórzę, do tymi co roku
Fantastycznie. Mega jestem jej wdzięczny, All Tanks, za fantastyczny nastrój stworzony świąteczny w tej grze. Także no, nie ma takiej drugiej gry, która by tak mega fajnie, jak dla mnie, której mi się podoba i ja ją nią gram, która by takimi akcentami miłymi raczyła graczy. Naprawdę, jestem mega zadowolony z tej gry. I szczerze mówiąc, no, zacząłem się pomału przekonywać do tego, żeby coś z historii czołgu mówić w osobnych filmach, nie tylko rozgrywki nagrywać, łącznie z, powiedzmy, z bronią, amunicją. Ja się od nowa muszę przyzwyczaić, drodzy mili, do tego, że no, jest 4 na 4, no. I tej miejscówki powiem wam szczerze, że nie kojarzę, czyli ona została albo zmieniona, albo dodana, że tak powiem, mapa. Pak, pak, ten kurczę blada granat, to znaczy padnij. O! Mamy przewagę. Mamy przewagę, to jest piękne. I ona mnie wciąż porywa. Od tylu lat ta gra mnie porywa. Ja zacząłem grać Fortnite'a, przyznam się, bez bicia, między innymi dlatego, że po prostu też ludzi masa w tą grę gra. I chcę mieć kontakt przede wszystkim też z widzami, graczami poziomu od 5 lat wzwyż, tak? Więc to dlatego nagrywam Fortnite'a, dlatego w Fortnite'a są live'y i dlatego też no nie ukrywam, lubię grać tą grę Fortnite'a, no, aczkolwiek szczerze mówiąc stuprocentowo mnie pasjonują takie gry jak właśnie World of Tanks, tego typu gry, bo wiem, tak, wczoraj graliśmy w symulację pojazdów transportowych i naprawdę to są gry, które mnie cieszą. Naprawdę w 100% mnie cieszą, pomimo, powiedzmy sobie, skromnej grafiki. No ale co można żądać od czasami, albo w moim przypadku, darmowych gier? Nie będą błyszczeć, tak, te gry za żywą gotówkę, ponieważ mi nie stać. Fakt, fakt, ten kurczę blada granat, to znaczy padnij, jedną, jedyną grę od 6 lat, w sumie drugą grę kupiłem przez 6 lat. To jest sporo czasu wytrwałości na platformie, sporo czasu wytrwałości poprzez to, że no wiecie jak jest, no nie? Jednej osobie się mega coś spodoba, a drugiej naprawdę nie spodoba się. Ale, drodzy mili, jeżeli coś ci się nie podoba, to opisz sytuację, ja spróbuję ją poprawić, tak? Bo sama łapka minusowa nic nie daje, po prostu nic nie wniesie. Jeżeli chcesz poprawy na tym kanale, to po prostu powiedz, słuchaj brachu, bo ja widzę to w tym, a nie innym kolorze. Twoją... Wow! Będę jeden z 5. Nice! Jeden na 3 to mecz będzie przegrany. Ale to nie o to chodzi. Naprawdę, czyli jestem jeden z 5,
Właśnie na pierwszym miejscu, nie wiem dlaczego, ale no, zobaczymy, co będzie z nagrodami. Także dzisiaj spodziewajcie się live'u. Coraz częściej mieszane live'y. No oczywiście zdobyłem nagrodę, ale dobra, coś się buferuję. Okej, zbuferowało się, czyli się odświeżało. Inaczej mówiąc, w moim języku oczywiście, jeżeli ktoś buferowanie inaczej, czyli odświeżanie obrazu mówi, no to już nie mój problem. Jakieś procenty są. Aha, już wiem, procenty w zakupie badania. Niemcy, Stany, a ja idę w Raszyn. No dobra, co tam Niemcy macie? No okej. No nie powiedziałbym, że ten niemiecki strzał by mnie zachwycał swoim wyglądem, no ale, ale kup. Zobacz w garażu. No nie jest on zachwycający, no ale muszę się pozbyć te chwilówki, te czasówki. Już raz się ich pozbywałem. Usuń. Co tu mam za kod błędu wpisać? Bo ja nie wiem. Po prostu usuń. Ojeju. Co mam tu pisać? U. No, nic nie reagują. No i no nie mogę usunąć diabelstwa. Małe pudełko z misją. Trzeba się. 2021 rok. Oprócz nagród za ukończone każdą misję dziennej otrzymasz także małe pudełko za ukończoną misję standardowo bonusową. Tak jest. Okej. Ale ja mam tu trzech odesłać, a nie jednego. Więc dobra, okej. To lecimy dalej. Tak jest, bitwa. Bitwa. Ja jestem naprawdę mega zadowolony w tą grę. Trzymam ręce w kieszeni, bo o tej porze jeszcze w piecu u mnie nie jest zapalony. Ja palę, dlatego też jak przychodzi sobota, niedziela, to jest rąbanie drzewa opałowego i no niestety, szczerze mówiąc i po prawdemu, no muszę, tak? A potem mi ręce odpadają w nadgarstku, no nie? I przez co na przykład są w poniedziałki byłby naprawdę słaby mecz. Zresztą ja na poniedziałek to czekam z taką niecierpliwością, że się też budzę często od 4 nad ranem i siadam przed pecetem. Aha. No tak. Była promocja na niemieckie czołgi. No tutaj powinna być gra prosta. I tak to wielu graczy mówi. Idealny czołg to jest taki, którym ci się świetnie gra. Ja też. Aha, dobra. Aha. Dobra, muszę skapitulować. A wiecie dlaczego? Nie mam amunicji. Nie mam amunicji. Więc mogę iść na Wabika, bo raczej posłużyć jako punkt zwiadowczy. To raczej no, słabo to wychodzi, no nie? No ale cóż, no, gafa to gafa, no nie? Natomiast naprawdę przez tyle lat, co tą grę mam zarejestrowaną na swoim koncie, to no nie znam
gra, których ja się lubuję, gry, która właśnie tak, ja cię po raz trzeci powtórzę, miło nas może nie tyle co zaskakuje, ale raczy świątecznymi prezentami, nagrodami, kalendarzem adwentowym. To jest mega, mega, mega mocne. Natomiast teraz moja zagrobka będzie mega słaba. Dlatego, że nie wziąłem amunicji. I wystawiam się na odstrzał, bo to jest... No i sfokusuję nas na sobie. Jedynie co mogę zrobić, ewentualnego tarana, ale... Tak. I okej. I powiem wam szczerze, że tak... Wróć do bitwy, wróć do garażu. Tak jest. Że to jest chyba... Najlepsza rozrywka, jaką gram. World of Tanks. Nie licząc pozostałych tych, które mam na PC-cie, no nie? Okej, ten ciąg będziemy musieli uzupełnić, ale i tak idziemy do badań. Dlatego, że... potem... Aha, tu są procentówki ukryte. I te procentówki są za... Akurat... Wiadomo, że nie mam... No właśnie. Ten czołg byłby super sprawą. A z tych... bezprocentowych... To może ta MK... A może E50M... No nie wiem. Nie wiem. W każdym razie, jeżeli będę szedł, to na pewno będę szedł środkową gałęzią. Badania. Nie mogę zrobić badania, bo nie mam czym. Stany. Stany, co mają. To mają do M48 Patton. Patton, generał Patton bodajże był, dobrze kojarzę z historii amerykańskiej. I on naprawdę się nieźle wsławił wygrane misje, realne oczywiście misje. A tu jeszcze w garażu mamy, aha, siódemkę sobie zapakujemy wcześniej. Siódemkę, hello. I tutaj mamy osobiste. Okej. Wytrwałość, umiejętności. Dobrze, tło. No mi to się podoba tło, więc to zostaje. Natomiast 34, co? 34. Aha. 50% na jedną godzinę kredytu zdobywanych w bitwie. No to pewnie, że tak. 300% na jedną godzinę wolnego doświadczenia za bitwę. Oczywiście. I 50% doświadczenia zdobywanego w bitwie. Na bogato. I jazda, gazda. A jak? Garaż, bitwa, 59 minut. I już minuta sobie poleciała. Z koksem, a ja serdecznie zapraszam na live'a, prawdopodobnie dzisiaj wcześniej, jutro, no właśnie, jutro mnie czekają buraki do golenia na święta. Bardzo uwielbiam
uszka z czerwonym barszczem, a farsz, przeważnie są to prawdziwki. Także mniej zabawy, ja się z wami żegnam. Sympatycznego dnia, w zdrowiu spędzonego każdą dobę i świetnej zabawy.